Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Kiko. Dzisiaj w nietypowych okolicznościach przyrody i to dosłownie przyrody, bo przecież za moimi plecami aż po horyzont ciągnie się morze, nade mną błękitne niebo, 18 gdzieś stopni Celsjusza, myślę, że w słońcu nawet więcej. Piękny dzień na rozgrywanie meczu piłkarskiego i takowy odbywa się w miejscu, w którym jestem na poziomie Premier League, czyli Brighton & Hove Albion kontra Tottenham. Widziałem kibiców Spurs, którzy z Londynu nieco ponad godzinkę pociągiem mają tutaj, więc całkiem blisko na ten przyjemny weekend, na tę przyjemną sobotę. Już otworzyli pierwsze piwka, oby dotrwali do meczu, który zaczyna się o 17:30 miejscowego czasu. A ja dzisiaj chciałem Was zaprosić na taką podróż po Brighton. Będę w różnych miejscach i opowiadał o różnych rzeczach związanych z tym klubem. No to co? Zapraszam na dzień z Brighton & Hove Albion. Brighton to bardzo specyficzny klub. Właściwie można powiedzieć, że na przestrzeni dekad poruszający się od ściany do ściany. Bo były takie momenty chwały, kiedy dotarli nawet do finału Pucharu Anglii. To był rok 1983, wówczas mierzyli się z Manchesterem United i mogli załatwić sprawę w pierwszym meczu. Powtórkę niestety wysoko przegrali. Do historii angielskiej piłki, angielskiego komentarza przeszła taka fraza z końcówki tamtego spotkania, kiedy komentator powiedział: i Smith musi to strzelić. Ale nie strzelił bramkarz Manchester United, obronił, potrzebna była powtórka i nie udało się po to trofeum sięgnąć. Natomiast to, z czym kojarzony jest Brighton w Polsce, to oczywiście postać Jakuba Modera. Dzisiaj z Kubą też się tutaj spotkam i mam nadzieję, że efekty naszej rozmowy wylądują wkrótce na kanale Kick-Off. Ale dla kibiców w Anglii to jest taki klub o tyle specyficzny, że jest troszeczkę, gdybym miał określić go jednym mianem, to powiedziałbym castaway. Przez to, że jest wysunięty na południe, nie ma tak naprawdę derbowego rywala. Za tego derbowego rywala przez lata uchodzi Crystal Palace. Nawet tak się mówi śmiesznie, że to derby autostrady A23 albo derby autostrady M23. Chodzi o rywalizację tych dwóch klubów w latach 70. To też jest paradoks, że Brighton tak naprawdę ma bliżej do Croydon, gdzie na Sellers Park gra swoje mecze Crystal Palace, czyli do stolicy Anglii, niż do tych południowych drużyn jak Southampton czy Portsmouth. Zresztą derby są tak mocno zakorzenione pomiędzy Świętymi a Pompis w głowach kibiców nie tylko tych dwóch drużyn, ale w całej Anglii, że trudno przypisać derbową rywalizację do Brighton. Nie ma tutaj po prostu żadnego przeciwnika wokół, są troszeczkę na odludziu, ale mają się dobrze, bo pamiętają te złe czasy, kiedy pewnie tę historię parę razy już słyszeliście, w końcówce ubiegłego stulecia, dokładnie w 97 roku, o mały włos zakończyliby swoją przygodę z zawodową piłką w Anglii. Oni są w tej zawodowej lidze, w Football League, już ponad 100 lat, do 1920 roku, ale ta przygoda mogła się zakończyć wypadnięciem z rozgrywek, natomiast udało im się wygrać mecz z Doncaster Rovers, który postawił ich w ostatniej kolejce w najniższej klasie rozgrywkowej, tej zawodowej, w takiej sytuacji, że albo oni, albo Hereford. Był remis, było utrzymanie się, ale później też były różne chude lata, w których Brighton na przykład przez 14 lat nie miał de facto swojego miejsca na ziemi. Dzisiaj ma Farmer Stadium, czy jak kto woli, od głównego sponsora The Amex Stadium, od American Express, rzecz jasna. To jest takie miejsce, w którym może zasiąść ponad 31 tysięcy fanów. Dzisiaj w tym miejscu też będę, ten stadion Wam z bliska pokażę, ale sama historia Brighton jest pełna wzlotów i upadków, pełna charyzmatycznych postaci, bo przecież trenerem tego klubu niedawno był Graham Potter, który wywindował go bardzo wysoko. To Graham Potter wyznaczył zupełnie nowe standardy w tym klubie. Menedżer, który zaopiekował się tym zespołem, po prostu nadał mu zupełnie nowy sznyt, bardzo ofensywny sznyt. Zajął z zespołem w poprzednim sezonie 9. miejsce, najwyższe w elicie. Drużyna pobiła troszkę takich swoich klubowych rekordów. Traciła mało bramek, jak na swoje standardy oczywiście, strzelała najwięcej goli, wystartowała dobrze, zresztą podobnie jak w tym sezonie, tych porównań nie da się uniknąć, bo Potter jeszcze na początku obecnych rozgrywek prowadził Brighton & Hove Albion, ale przede wszystkim dzisiaj jesteśmy świadkami 6. sezonu z rzędu, jeśli chodzi o rozgrywki Premier League. Ten 5. dawał nadzieję, że 6. będzie lepszy i faktycznie początek sezonu to potwierdził, bo Potter, odchodząc do Chelsea, tego akurat nikt się nie spodziewał. Znaczy, spodziewaliśmy się, że to jest trener, który będzie przymierzany do większych klubów, ale wydawało mi się, że to nastąpi troszeczkę później. Natomiast Potter poszedł do Chelsea i nie był w stanie odrzucić takiej oferty z tak wielkiego klubu. No i dzisiaj pewnie kibice są zawieszeni pomiędzy tą nadzieją, którą on tutaj pozostawił, budując fajny zespół, a pomiędzy tym, co ich czeka
w tym sezonie. Na razie mamy za mało danych, bo pod wodzą nowego menedżera De Zerbiego zespół rozegrał tylko jedno spotkanie. Dzisiaj w momencie nagrywania tego vloga będzie grał mecz przeciwko Tottenhamowi, a ten mecz rozegrany z Liverpoolem daje pewnego rodzaju nadzieję. Faktem jest, że Brighton to drużyna, która spędza dopiero 10. sezon w angielskiej elicie. Nie możemy zatem powiedzieć, że tutaj dyskutujemy o klubie, który jest jakoś bardzo zasłużony dla tych topowych rozgrywek w Anglii. Raczej o takim klubie, który dopiero tę swoją pozycję w elicie stabilizuje, ale trzeba przyznać, że od jakiegoś czasu całkiem nieźle mu to wychodzi. Wiatr zaczyna się coraz bardziej wzmagać, a to oznacza, że jesteśmy nad morzem. Trafiliśmy pod dobry adres. Jesteśmy cały czas w Brighton. Za mną taki charakterystyczny dla tego miasta obrazek. Nawet jeśli ktoś tutaj nigdy nie był, to być może gdzieś kojarzy zdjęcie tego właśnie molo zakończonego Luna Parkiem, ale do Luna Parku nie pójdziemy. Dzisiaj nie ma czasu na takie rozrywki. W mieście, o którym Kuba Moder powiedział, że to drugie co do takiego zainteresowania Brytyjczyków, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe po Londynie. Wcale się nie dziwię, zwłaszcza w takie dni jak dzisiaj, kiedy pogoda jest piękna. Chociaż trzeba przyznać, że zarówno w Londynie, jak i w City, gdzie stacjonuję tym razem, jak i tutaj jest bardzo dużo bezdomnych osób. Zresztą Brighton to jest takie miasto, które od kilku lat zmaga się ze sporą bezdomnością. To jest kilka tysięcy bezdomnych ludzi, a to miasto, które liczy ponad 200 tysięcy. Cała ta aglomeracja już podchodzi pod 500 000, jeśli dołożylibyśmy do tego inne pomniejsze miejscowości. Natomiast bez wątpienia dla bogatych Brytyjczyków, dla tych ludzi, którzy mają pieniądze, no to jest taki, powiedziałbym, brytyjski Sopot. Ci ludzie się relaksują, tak jak dzisiaj jest sobota. Wycieczki walą drzwiami i oknami do wieży widokowej, na której też miałem okazję być. To jest wieża postawiona przez British Airways. Wszystko się odbywa trochę tak zgodnie z zasadą latania samolotem, czyli wchodzisz, jest kontrola, a taka prowizoryczna, wchodzi się do takiej kapsuły podobnej do London Eye. Ona wywozi cię na wysokość ponad 130 metrów i faktycznie te zdjęcia, które teraz Wam migają przed oczami, to są zdjęcia, które zrobiłem z tej wieży widokowej. Na pewno taki punkt absolutnie do odhaczenia. Ale miałem mówić o Brighton & Hove Albion. To jest zespół, który oczywiście gra w Premier League po raz szósty sezon z rzędu, są w angielskiej elicie i mają nowego menedżera. Na nim chciałbym teraz skupić swoją uwagę, bo tym nowym menedżerem jest De Zerbi. Menedżer, który już pracując w Sassuolo we Włoszech udowodnił, że bardzo dobrze zna się na swojej robocie. Otarł się wtedy o europejskie puchary. Ten bój stoczył z Romą, przegrany właściwie różnicą bramek. Co jest jego takim, powiedziałbym, DNA? Co jest jego wizytówką? O, to chyba lepsze słowo. To oczywiście posiadanie piłki. Tak się składa, że dzisiaj, kiedy jestem w Brighton w sobotę 8 października, Mewy mierzą się z Tottenhamem, Antonio Conte. Ci dwaj menedżerowie mieli okazję pracować w Serie A i w tamtym sezonie, kiedy ich losy się zetknęły, to drużyna prowadzona przez Antonio Conte wygrała w tej klasyfikacji zespołu najczęściej utrzymującego się przy piłce, czyli to był Inter Mediolan, a Sassuolo prowadził właśnie De Zerbi. De Zerbi, który ma troszkę pecha, bo zdobyłby zapewne mistrzostwo Ukrainy z Szachtarem Donieck, gdzie pracował też w Palermo, pracował w Foggi, pracował, jak wspomniałem, w Sassuolo, w Benevento, ale właśnie z Szachtarem Donieck mógł sięgnąć po mistrzostwo Ukrainy. Ten zespół zdominował ukraińską ligę, też znakomicie radził sobie w Lidze Mistrzów, gdzie skuteczność podań zespołu De Zerbiego wynosiła ponad 90%, czyli była właściwie bliska perfekcji, ale wiemy wszyscy, co się stało. Inwazja Rosji na Ukrainę zakończyła właściwie losy tej ligi, no i De Zerbi dzisiaj jest menedżerem Brighton & Hove Albion. Czy będzie w stanie kontynuować dziedzictwo Grahama Pottera? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że tak, ponieważ to trener, który wyznaje podobną filozofię jak Graham Potter, czyli utrzymać się przy piłce, w różnorodny sposób atakować, grać przede wszystkim odważnie i to już pokazał bez wątpienia w meczu przeciwko Liverpoolowi, tym niesamowitym meczu na Anfield, gdzie jego drużyna zagrała odważnie, gdzie oddała dużo strzałów, bo aż 6 i wszystkie te strzały były celne, gdzie hat-trickiem popisał się Leandro Trossard. Także widać, że De Zerbi chce korzystać z fundamentów, które wyłożył dla niego elegancko Graham Potter. De Zerbi chce zbudować zespół, który nie tylko prezentuje ofensywną grę,
atakuje i strzeli dużo goli, straci dużo bramek. Chciałby przede wszystkim zabezpieczyć jednak te tyły, ponieważ od początku tego sezonu Brighton & Hove Albion, czyli drużyna, która zaczęła rozgrywki w identycznym stylu, jeśli chodzi o punktowanie jak ten poprzedni, dobry w ich wykonaniu sezon, to jest też drużyna, która została przez Pottera zbudowana na takich solidnych fundamentach dotyczących gry w defensywie. Ta defensywa zaczyna się bardzo wysoko, to są odbiory, to są przechwyty, to jest taka różnorodność, ale to też jest opieranie się na wąskiej grupie zawodników w tym sezonie. Tutaj jestem przede wszystkim ciekaw, czy De Zerbi będzie chciał kontynuować tę serię, bo akurat Graham Potter stawiał konsekwentnie na tych samych piłkarzy. Dopóki De Zerbi nie przyszedł, to 9 zawodników zaczynało każdy z meczów w wyjściowej jedenastce i to na pewno ma być atutem Brighton. Zatem tracą mało bramek, przegrali tylko jedno spotkanie w tym sezonie, to naprawdę musi budzić szacunek. Mają kilku bardzo ciekawych piłkarzy w ofensywie, zważywszy na to, jak ta drużyna została osłabiona, jak została wydrenowana, to aż cud, że potrafi wciąż budować tyle akcji i to ciekawych akcji, po których zdobywa bramki. Tutaj słowa uznania i ukłony przed Leandro Trossardem. Zacieram ręce, bo dzisiaj będę mógł tego piłkarza zobaczyć na żywo w starciu przeciwko Tottenhamowi i myślę sobie, że to będzie taki mecz. Zakładam tę tezę trochę przed pierwszym gwizdkiem. Nie wiem, jak on będzie przebiegał, ale wydaje mi się, że Brighton będzie chciał jednak Tottenham zdominować. Bo tak jak mówiłem wcześniej, De Zerbi to posiadanie piłki. Drużyna Conte jednak dobrze się czuje z kontrataku i bardzo jestem ciekaw, jak wyjdzie zderzenie tych dwóch światów. Oczywiście mówię o Tottenhamie w kontekście rywalizacji z tymi dużo mocniejszymi przeciwnikami. Więc Brighton naprawdę może być zadowolone ze startu tego sezonu. No my możemy tylko żałować, że Kuba Moder nie gra. W tej chwili rokowania mówią o tym, że wróci na boisko w przyszłym roku. Tutaj, kiedy dzisiaj umawiałem się z Kubą, powiedział, że w tym dniu meczowym ma normalne 3 godziny zajęć w klubie, czyli jakiś trening. No musi wrócić na te wysokie obroty i też jestem bardzo ciekaw, czy po tym, jak Polaka widział w tym zespole Graham Potter, czy jego następca będzie miał dla niego miejsce, kiedy już dojdzie do tej optymalnej formy jako model. A to są bardziej pytania do niego. Brighton, jak widzicie, wita pięknym słońcem. Mnóstwo ludzi, pewnie najwięcej turystów z Londynu, bo tutaj bardzo blisko przyjechało dzisiaj, żeby uraczyć się nad brzegiem morza. Fish and chips, ten zapach unosi się wszędzie. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego na Brighton & Hove Albion mówi się mewy, to jak tutaj przyjedzie chociaż raz w życiu, nie będzie się zastanawiał. One są absolutnie wszędzie. Piękna pogoda też na rozgrywanie piłkarskiego meczu. Następny meldunek już z The Amex Stadium. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. No właśnie, skąd? Z miejsca bardzo nietypowego, bo z samochodu Kuby Modera, czyli zawodnika Brighton & Hove Albion, z którym jedziemy teraz właściwie na mecz. Brighton Tottenham, mam nadzieję, że zdążymy. Cześć Kuba. Witam wszystkich. Kuba, przede wszystkim chciałem Ciebie zapytać, jak stan Twojego zdrowia na dzisiaj, no bo to jest taka rzecz, którą chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że martwiła się duża część Polski w związku z problemami reprezentacji na Mundial. I w tych wszystkich takich zapowiedziach meczowych pojawia się Twoja data powrotu na boisko jako luty 2023. Czy możesz nas pocieszyć, że to będzie jednak trochę wcześniej? Ciężko mi na ten moment jakby oszacować, kiedy to będzie, bo jakby na ten moment jestem na etapie odbudowy tych mięśni i właściwie codziennie jestem na siłowni i tylko na tym w sumie polega mój trening w tym momencie, ale no wszystko zależy, jak te mięśnie szybko się odbudują i w sumie na tym to teraz polega. Czekamy, mamy też robione, w sensie ja mam robione testy mocy, jaka jest różnica między jedną a drugą nogą, więc na razie no, wszystko zależy od tego, jak te mięśnie się odbudują i wtedy później są dalsze etapy typu trucht, typu tam wyjście na boisko, kiedy mogę zacząć robić coś z piłką, więc ciężko wyznaczyć datę, czy to będzie luty, czy to będzie styczeń, ale myślę, że to jest gdzieś taka mniej więcej optymalna data powrotu. A czujesz progres, bo kiedyś, wiesz co, był taki kapitalny artykuł w New York Timesie. Reporter tej gazety pojechał i spędził bardzo dużą część czasu z Ilkayem Gündoganem, który leczył zerwane więzadła krzyżowe przez rok. I on opisał tam takie swoje zmagania z samotnością tak naprawdę. Świetny był ten artykuł, bo dawał taki insight w głowę piłkarza, który trochę z zazdrością patrzy
na kolegów, jak oni idą sobie na trening, jak grają mecz. A dla Ciebie te dni wyglądają zupełnie inaczej, choćby dzisiaj jest dzień meczowy z Tottenhamem, a Ty byłeś po prostu na jakieś swoje zajęcia wykonać, tak? No, miałem rano w sumie jeszcze trening taki 2-3 godzinny. No ale fakt, trochę coś w tym jest, że jeszcze teraz u nas jest chyba jedyna sytuacja, od kiedy jestem w Brighton, że tylko jeden zawodnik jest kontuzjowany i właściwie całą rehabilitację robię sam, bo tak to właściwie przez cały ten okres, jak byłem zdrowy, no to zawsze tam dwóch, trzech zawodników wypadało przez kontuzję, w krótszym czy dłuższym, ale zawsze ktoś tam się rehabilitował, no a teraz faktycznie jestem sam na tej siłowni i wszystko robię sam, tylko z fizjoterapeutą. No i w sumie tyle, ale na pewno wygląda jednak to życie inaczej, jak widzę przez szybę codziennie chłopaków, którzy trenują i którzy przygotowują się do meczów. I tak samo dzisiaj właściwie to będzie mój pierwszy mecz po operacji, pierwszy, na którym będę na trybunach. O, to widzisz, to zastaliśmy wyjątkowe okoliczności, tym bardziej super się cieszę, że razem na tym meczu będziemy, ale chciałem Cię też o taką rzecz zapytać dotyczącą zmiany, no bo w Waszym klubie nastąpiła istotna zmiana, czyli nie ma Grahama Pottera, jest zamiast niego Roberto De Zerbi. Graham Potter to był taki trener, no nie ma co ukrywać, lubił Ciebie, ale nie lubił Cię jak Pani w szkole na piękne oczy lub jakiegoś ucznia, tylko dlatego, że wykonywałeś po prostu polecenia na boisku te, które on Ci wyznaczył i Twoja pozycja u niego w drużynie nie ma się co czarować, była bardzo mocna przed kontuzją. Czy dla Ciebie to jest powód do zmartwienia, że jest nowy menedżer? Czy rozmawiałeś już z nim? Czy on zna Twój status? No bo trochę on wchodzi do takiej nowej sytuacji, buduje skład po swojemu. Mało rotacji też było w Brighton w tym momencie. I wiadomo, że dla Ciebie najważniejsze jest powrót do zdrowia i pełni sił, żebyś mógł w ogóle tę rywalizację podjąć. Ale jak to wygląda od tej właśnie strony, postrzeganie Twoje tej całej nowej sytuacji? No jest na pewno inaczej, nie? Jakby to, co powiedziałeś, że tą pozycję miałem w miarę taką ustabilizowaną za Grahama Pottera, więc na pewno też wiem, że jak wrócę, jak gdyby Potter cały czas był trenerem, gdybym wrócił po kontuzji, to wiem, że cały czas byłbym tym zawodnikiem, na którego drużyna czeka. No i nigdy nie wiadomo, jak to będzie za nowego trenera. Może być tak, że nie wiem, ściągnie trzech nowych pomocników, których on będzie widział, może mnie nie będzie widział. Nigdy nie można tego powiedzieć, ale myślę, że to nie jest tylko jakby moje zmartwienie, ale też wielu zawodników, którzy grają już i są zdrowi. Na pewno zawsze jakby nowy trener ma swoją wizję. Na pewno będzie chciał troszkę roszad zmienić, troszkę roszad zrobić, więc no nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja mimo wszystko jestem pozytywnie nastawiony do nowego trenera i tyle. A była okazja, żebyście sobie mogli porozmawiać w ogóle? Czy jeszcze do tej pory nie? Jeszcze nie rozmawiałem z trenerem. Jedynie mieliśmy... Ja też nie we wszystkich meetingach uczestniczę, nie we wszystkich odprawach drużynowych, bo wiadomo, że teraz to wygląda trochę bardziej indywidualnie dla mnie, więc... No ale myślę, że będzie na pewno okazja porozmawiać z nim i z całym sztabem. Naprawdę pierwsze takie wrażenie jest pozytywne. Widać, że on też jest bardzo pozytywnie nastawiony do pracy w Brighton i też od razu już można zauważyć, że pewne rzeczy będzie chciał zmienić i pewne nowe rzeczy będzie chciał prowadzić. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że po diagnozie, kiedy usłyszałeś diagnozę na początku, to się popłakałeś. Tego jakby nie ma sensu się wstydzić, bo to jest normalne, bo to gdzieś podcięło Ci skrzydła. Jak Ciebie poznałem, to Ty byłeś takim chłopakiem. To, co mnie najbardziej uderzyło, to pozytywnie, to, że Ty byłeś takim bardzo mocnym optymistą. I nawet pamiętam taką naszą rozmowę w futbolu i cała reszta, kiedy śmialiśmy się z tego, że Graham Potter powiedział, że trochę późno wchodzisz do składu, mimo że tak naprawdę wszedłeś dość wcześnie, jak na warunki piłkarza przychodzącego z Ekstraklasy do Premier League. Ten taki Twój optymizm przydał się w trakcie całej tej rehabilitacji, bo to jest już długo,
dość i naprawdę człowiek może mieć różne myśli. Znaczy ja myślę, że na tym nie da się przygotować chyba w żaden sposób. No absolutnie nie da się przygotować, bo był to taki fajny moment w karierze, gdzie robiliśmy awans na Mistrzostwa Świata, gdzie może nie szło nam najlepiej wtedy w klubie, bo to był ten okres, gdzie mieliśmy 6 porażek pod rząd i była może nie panika, ale było takie poddenerwowanie w klubie. No ale myślę, że tak indywidualnie to był dobry okres dla mnie i na pewno trochę to podcięło skrzydła. Więc no był to ciężki okres, ale myślę, że w miarę szybko się przyzwyczaiłem do tego, że jakbym no nie będzie mnie przez dłuższy okres czasu, pół roku czy rok, nie wiadomo nigdy w sumie jak długo to będzie trwało. Więc myślę, że w miarę szybko się przestawiłem na ten tryb rehabilitacji, na ten tryb jak najszybszego i jak najpewniejszego, tak to nazwę, powrotu, żeby po prostu wrócić zdrowym i w sumie nie zaprzątałem sobie głowy tym, że nie martwiłem się za bardzo. W sensie wiadomo, no miałem, nie mogę powiedzieć, że się nie martwiłem, no bo martwiłem się, bo nigdy nie wiadomo co to będzie, tak samo jak było ze mną, gdzie później musiałem przejść ten drugi zabieg i tak dalej, ale myślę, że tak jak też powiedziałeś, od początku miałem ten gorszy okres na początku, od razu po operacji, od razu po urazie, ale później już tak w miarę starałem się pozytywnie patrzeć na to wszystko. Wasz zespół bardzo dobrze zaczął ten sezon. Graham Potter stawił drużynę na 4. miejscu w tabeli Premier League. Właściwie jak się patrzy na wasze statystyki, to nie tylko to jest bardzo dobra gra, jeśli chodzi o punkty, ale też na boisku widać w kilku aspektach, na przykład w odbiorach, przechwytach, w umiejętności wykorzystywania sytuacji. Ten mecz z Liverpoolem mi się przypomina, zremisowany 3-3, gdzie oddaliście 6 strzałów na Anfield, wszystkie 6 celnych. Dobra forma Trossarda, który zawsze był bardzo dobrym piłkarzem, ale mam wrażenie, że teraz w ostatnich tygodniach przeżywa jakiś rozkwit. To wszystko sprawia, że o Brighton zaczyna się mówić coraz głośniej. Oczywiście było kilka takich zespołów, które no, wydawało nam się, że mogą, nie wiem, wbić się do top 6. W ostatnich latach na przykład West Ham był takim zespołem, który się ocierał o te najważniejsze drużyny, o tych największych przeciwników. Nie bał się tam rozpychać łokciami. Czy uważasz, że realnie Brighton to jest taka drużyna, którą stać na coś więcej niż 9. miejsce, które i tak do tej pory było szczytem możliwości, jeśli chodzi o elitę, no bo Graham Potter, to dziedzictwo, które po sobie zostawił, można powiedzieć, że coś tak dobrego jeszcze nigdy wcześniej tego klubu nie spotkało. No myślę, że na pewno stać nas na więcej niż to 9. miejsce i myślę, że ten początek sezonu to pokazał. I to, co powiedziałeś, że jakby zawodnicy, którzy są w formie ogólnie, całościowo, jakby cały skład wygląda dobrze i właściwie w każdym meczu my potrafimy jakby narzucić swoje warunki gry. Wiadomo, tak było za Pottera. Na pewno troszkę się zmieni ten styl gry za nowego trenera, ale myślę, że generalnie jakby wizja klubu i tak dalej się nie zmieni. Więc myślę, że na pewno jakby cały czas będziemy się rozwijać i też celujemy wyżej niż w to 9. miejsce, dlatego myślę, że stać nas na to, żeby zakręcić się koło pucharów w tym sezonie. Powiedz jeszcze trochę o pożegnaniu z Grahamem Potterem, bo to trener na pewno, uważam, że mam taką teorię, że każdy piłkarz na swojej drodze musi spotkać jakiegoś trenera wyjątkowego, który da mu coś nowego, pozwoli mu, nie wiem, uwierzyć w to, że jest go stać na trochę więcej niż mu się wcześniej wydawało, ale to też przy tym wydaje mi się facet taki nietuzinkowy. To nie jest taki typowy trener. Raczej powiedziałbym, że trochę taki intelektualista, trochę nauczyciel. Na pewno facet, który nie przystoi swoim charakterem do całej tej wielkiej takiej machiny trochę celebryckiej, jaką jest Premier League. Takie odnoszę wrażenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No, myślę, że tak, bo to był... W sensie, ja też wielu trenerów nie miałem w swojej karierze, bo na dobrą sprawę, nie wiem, 3 albo 4. Ale na pewno był to trener, kurczę, jakby to nazwać, no wyjątkowy, wiadomo, pod względem przede wszystkim tego, że on dał mi szansę w Premier League. Dał mi szansę w ogóle zaistnienia w tak wielkiej piłce.
nie wiadomo, czy gdybym trafił w tamtym momencie do innego klubu w Premier League, czy też to wszystko by się tak fajnie potoczyło. Ale na pewno był to inny trener niż miałem okazję pracować dotychczas, więc ja zawsze bardzo pozytywnie będę się wypowiadał o nim i o całym sztabie, bo też warto podkreślić, że też sztab, z którym on pracował, też robił bardzo dobrą robotę. A jeśli chodzi o samo pożegnanie, to mnie akurat na nim nie było, bo byłem wtedy w Polsce, rehabilitowałem się chwilę w Polsce, więc nie miałem okazji się z nim pożegnać osobiście, ale z tego, co rozmawiałem z chłopakami, no to myślę, że przebiegło to tak całkiem normalnie i przyszedł, podziękował za wszystko, pożegnał się, powiedział, że odchodzi i w sumie tyle, nic wielkiego. Myślisz, że to dobry ruch był, że to jest tak, że jak wzywa cię taki klub jak Chelsea, to nie możesz sobie pozwolić odmówić, jeśli jesteś trenerem, w sumie wciąż młodym, bo to jest młody trener, bo nie wiem, druga taka szansa może nie nadejść, bo od dłuższego czasu mówiło się, że Potter może dostać kiedyś szansę w jakimś większym klubie, ale mam wrażenie, że po pierwsze stało się to szybciej niż wszyscy się spodziewali, a po drugie w takich okolicznościach też, kiedy Brighton był tak naprawdę chyba wyżej w tabeli od Chelsea, więc o tyle to jest zaskakujące, cały czas jest wyżej. No faktycznie i ja też pamiętam, że chyba mój tata wysłał mi właśnie gdzieś jakąś informację, że Potter łączony z Chelsea. I się mnie zapytał, co o tym sądzę w ogóle, czy odejdzie, czy nie. Ja mówię, że szczerze chyba nie, no bo wiesz, fajnie nam idzie w lidze, ma okazję jakby osiągnąć coś z klubem, może zrobić puchary i tak dalej, więc myślę, że zostanie. No i właściwie dzień później było już oficjalnie, że odchodzi i w sumie wtedy tak zacząłem myśleć, że może jednak ciężko odmówić takiemu klubowi jak Chelsea, czy jakiemuś klubowi właśnie z Top Six. Więc później tak przemyślałem sprawę i faktycznie no to co powiedziałeś, nie wiem, no myślę, że każdy by w takiej sytuacji powiedział tak. Na zupełnie różne środowiska pracy, bo jednak myślę, że tutaj Tony Bloom po tym, co Potter robił wcześniej, miał bardzo duże zaufanie do niego, spokojniej pracuje się jednak w takich klubach. To też zresztą widać po piłkarzach, bo mamy kilka przykładów z historii, kiedy piłkarz z małego klubu szedł do większego, ale ja zawsze uważam, że to jest trochę tak, jak ludzie mówili, że Bartek Kapustka niepotrzebnie poszedł do Leicester City, ale oni nigdy nie dostali oferty z Leicester City. No i nie byli postawieni w takiej sytuacji, kiedy no możesz spróbować się zmierzyć z czymś naprawdę wielkim, więc tutaj bym go nie potępiał. Bardziej patrząc na to, co wyprawia właściciel Chelsea Todd Bowley od początku, to obawiam się o zdrowie psychiczne Grahama Pottera, czy on sobie z tym poradzi. No faktycznie, no jakby w klubie w takim, myślę, że szczególnym jak Brighton, gdzie jakby to wszystko jest na tyle poukładane, że nieważne, czy idzie nam dobrze, czy źle, to jakby trener ma ten spokój pracy i może jakby cały czas spokojnie pracować i jakby rozwijać drużynę, no to w takim klubie jak w Chelsea no takiego spokoju nie ma, no bo tam jak nie będzie wyników od początku, nie będzie jakiegoś wysokiego miejsca w tabeli, dobrego wyniku też w pucharach, no to za chwilę może go nie być, no ale faktycznie, no ciężko jakby się postawić w tej sytuacji, no bo nikt nigdy jakby, tak jak powiedziałeś, nie dostał oferty z takiego dużego klubu i no osobiście uważam, że ciężko by było odmówić. Ja powiem tylko, że po naszej prawej ręce, po naszej prawej stronie jest już The Amex Stadium, czyli wasz dom. Mówiłeś mi wcześniej, że to jest fajne miasto, ale przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak fajne. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taki brytyjski Sopot, ale ten klimat jest jednak troszeczkę inny. Wydaje mi się, że to wynika też z bliskości Londynu. Dużo takich kultur jakby tutaj się ze sobą mieszało i naprawdę, bo tutaj jestem pierwszy raz i muszę przyznać, że robi to pozytywne, duże wrażenie, a jak ty się odnajdujesz w tym miejscu? No bo jesteś już tutaj trochę, już wiem, że po właściwej stronie potrafisz jeździć, bo do tej pory nie mieliśmy żadnej stłuczki, jedziemy już dobrych 20 minut i całkiem sprawnie sobie radzisz jako kierowca, ale takie życie codzienne, no teraz jest ono trochę inne, tak? Bo masz rehabilitację i gdzieś jesteś skupiony na tym, żeby wrócić na boisko, natomiast wydaje mi się, że to jest dobre miejsce do życia dla piłkarza.
bardzo fajne miejsce do życia ogólnie, nie tylko myślę dla piłkarza, ale ogólnie fajne życie, takie bardzo, bardzo spokojne. Faktycznie jest tutaj dużo taka różnorodność kulturowa, dużo jest Polaków. No i mówię, fajnie nam się tu żyje. Mówię, bardzo spokojnie, bardzo tak... nie powiem, że nie za dużo się dzieje, ale w sumie jakbyśmy chcieli, żeby coś się działo, no to tak jak powiedziałeś, jest 1,5 godziny do Londynu, godzina pociągiem, więc właściwie jak mamy jakiś dzień wolny albo 2 dni wolnego, to też jedziemy do Londynu i mówię, jest na pewno fajnie i pozytywne uczucia po tym w sumie 1,5 roku już tutaj. Jak rozmawialiśmy, to przy okazji takiej ostatniej naszej większej rozmowy, to byłeś właściwie dopiero chwilę w Brighton. Dzisiaj po tym czasie, który tutaj spędziłeś, możesz powiedzieć, że z kimś na przykład udało Ci się nawiązać szczególny rodzaj relacji w klubie, bo piłkarze gdzieś tam charakterologicznie znajdują się w szatni, dobierają się, że spędzają też trochę tego czasu ze sobą poza boiskiem. Masz kogoś takiego tutaj w Brighton po tym czasie? To znaczy generalnie ogólnie atmosfera w szatni taka drużynowo jest super, jakby wszyscy są mili, jakby wszyscy są pomocni. Myślę, że to jest też specyfika trochę Anglików, ale uważam, że nie ma tu czegoś takiego jak jakieś właśnie wyjścia po treningach czy po meczach. Czasami się zdarzają faktycznie przy jakichś specjalnych okazjach, czasami wychodzimy drużynowo. A jeśli chodzi o takie indywidualne relacje, to myślę, że dobrze się trzymam z Robem Sanchezem, trochę z racji dlatego, że on ma dziewczynę Polkę, co jest ciekawe. I właśnie nasze dziewczyny się bardzo zaprzyjaźniły i trochę też z racji na nie my się też dobrze trzymamy w tym momencie. No i kurczę, nie wiem, Alexis McAllister, z nim mieszkałem jakby w jednym budynku, więc też się dobrze trzymamy, a oprócz tego myślę, że tak z każdym mam dobre relacje, z każdym zawsze porozmawiam na treningu, po treningu czy przed treningiem, jakby myślę, że każdy jest tak pozytywnie zawsze nastawiony i każdy jest w porządku po prostu. A w takim mieście jak Brighton, czy przez to, że dużo ludzi tutaj po prostu przyjeżdża sobie odpocząć na weekend, mniej trochę czuć atmosferę piłki, czy jednak jeśli chodzi o tą kibicowską warstwę, to możesz powiedzieć, że to się tutaj utrzymuje cały czas na wysokim poziomie, bo wasz klub jest dosyć taki specyficzny. On przeżył dużo w ostatnich latach, od praktycznie prawie wykluczenia spadku z zawodowej ligi w latach 90. poprzez tułaczkę, bo nie miał właściwie swojego stadionu przez kilkanaście lat, aż po nowiuteńki piękny stadion i to, że jesteście 6. sezon w elicie, to już jest naprawdę kawałek czasu. Więc myślę, że też ci kibice trochę się przyzwyczaili do innych standardów, a zastanawiam się, skąd oni wszyscy są, bo z jednej strony to jest duża aglomeracja, z drugiej strony nie macie takiego stricte derbowego rywala, bo próbują was tam przyszyć trochę do Crystal Palace, trochę do Southampton, tak naprawdę wszędzie macie daleko, jesteście takimi odludkami w tej lidze. Było Portsmouth chyba. Było Portsmouth, tak, ale Portsmouth ma z kolei swoje derby z Southampton i jakby to one bardziej, myślę, grzeją kibiców obu tych drużyn. Wy jesteście trochę tak jak Tom Hanks w Castaway, czy jesteście... O, jak to ładnie wygląda, jak statek kosmiczny. Tak. Ten stadion. Aż żałuję, że... pokazać, ja sobie napiszę do takiej kierowniczki naszej, żeby ona mnie tam wprowadziła. Autokar przyjechała, to nie są piłkarze Tottenhamu, raczej nie sądzę, żeby jeździli takim autokarem. Ładnie z daleka wygląda ten stadionik. Ponad 30 tysięcy kibiców może tutaj wejść i faktycznie był taki ten okres tułaczki. Ja nawet czytałem, że poprzedni, znaczy ten stadion taki najgłośniejszy, czyli Goldstone Ground, jak go sprzedali właściciele, to podobno klub nie zobaczył ani grosza z tego. To taka historia trochę zasmucająca dla kibiców. No ale na szczęście te czasy, ty już trafiłeś na takie, powiedziałbym, czasy bardzo, bardzo dobre dla ekipy Brighton. Zupełnie inne czasy, nowoczesne, tak bym powiedział. Director Carpark. Chyba tu będzie. Jest tutaj jakaś sympatyczna pani. Hello. I'm looking for director
car park. Why, you director's car park? Are you gonna be on a list? Yes. Do you got a name? Moder. Jakub Moder. M-O-D-E-R. Give me your first name. Jakub. J-A-K. Oh my god. That? Yeah. Right, so you're on the director's side, right? Because some people parked a bit, you know, they took like chunks of other people's spaces with running short. So you see where my colleague is over there? Yeah. In the shade, there's some spaces. Help good. Yourself. Thank you. Już trochę nie pograłeś, już pani nie rozpoznała. Nie zna. Winni ci ludzie przechodzić jakieś szkolenia.